Cześć, witajcie z tej strony Legion. To już jest 10. odcinek z podróży w Titan Questie. I jesteśmy w Egipcie. Jedziemy sobie tutaj od początku. Przełomowy moment. Bo będziemy troszkę zmieniać narrację łucznika. Będziemy go trochę podbudowywać, przerabiać. A nie tylko ten Pure Agility, czyli zręczność, tylko trzeba będzie go podrasować w kwestii inteligencji. Czy to będzie nasza taka broń, tak jak miało być strzały elektryzująco, zamrażające. Tak, teraz będziemy pracować nad właśnie tymi obrażeniami od żywiołów. Żeby to nie był taki właśnie łucznik taki suchy. I też, żeby mu tej energii nie brakowało. Bo wszystko tą energię muszę, tak czy siak. Więc tutaj nawet nie ma za bardzo opcji, gdy się takiego kogoś robi, żeby nie iść w tą inteligencję, no bo pewnie w końcu prędzej czy później będzie z tym problem. A zawsze ta inteligencja też da więcej obrażeń od tych żywiołów właśnie. I to chcemy iść taki troszkę umiarkowany. Raz, że obrażenia kłute, może trochę trutki, krwawienia. Dwa, że obrażenia od lodu i od elektryczności. A póki co, to idziemy dalej za drogą, jak droga prowadzi. I po drodze będą jakieś quest, tutaj jeden poboczny z tym mieczem. Ale także będzie jedno miejsce. O właśnie, tu jest to miejsce. Tu będzie taki fragment zaklęcia do zrobienia takiego już później klucza w dodatku Ragnarok do klucza do Żabiej Krainy, Żabi Klucz. Powiedzmy sobie tak. Żabie przejście, czy jak to tam nazywają, to jest jedno sekretne przejście w czwartym akcie, ale jest też sekretne przejście również w kolejnym, czyli w Ragnaroku. Przyjmując to oczywiście za ten piąty akt. Jako Ragnarok. O, i tu mamy kłościka związanego z tym zadaniem, co dostaliśmy właśnie, pobocznego. Rodowy miecz. Cóż, łucznik podrasowany już o wiele lepiej wygląda po tych ostatnich itemkach wbitych. Dobra, jedziemy sobie teraz w burzę. Na razie tak podbiję. Pewnie będziemy to przełamanie czaru jechać, ale głównie no to trzeba będzie podbić. Potem może jakiś szkwał się doda, zamrażający wybuch, tarcza energii. To będzie też potrzebne. Ale ogólnie lecimy teraz z tym drugim drzewkiem do góry. Może coś tam po drodze się też jeszcze z łowów wrzuci. Jakieś pojedyncze skille ratujące. Ale na razie no to
Próbujemy coś zaradzić z tą energią nieszczęsną, żeby się troszkę przyjemniej może grało. Cóż, Egipt to też kraina, która ma tutaj jakby swoje opowieści starożytne o tych faraonach wszystkich. Nawet lektura była w szkole. Faraon. Pewnie wielu z was zna. No, także wkraczamy w ten świat egipski. Chociaż ja tutaj pewnie będę trochę inne wątki poruszał niż te takie mitologiczne, a może bardziej ezoteryczne. Na przykład kiedyś swego czasu badałem taki temat trochę, taki nieco odbiegający od takich standardów, powiedzmy. O, są te szambelany. Potwory szamba. Ogólnie temat piramid. Zastosowanie ogólnie tego tematu piramid w lecznictwie. Dość ciekawy temat. Nawet gdzieś czytałem, że w jakimś szpitalu w Łodzi stosują piramidy jako jakieś doraźne leczenie, więc to nawet gdzieś już w medycynie jest stosowane. Ale czytałem kiedyś jakiś materiał o tym, że w jakichś tam 1900, nie wiem, 60-tych latach, gdzieś około 50-tych, 60-tych latach ludzie praktykowali używanie piramid u siebie w domach. I te badania były zaskakujące, bo ludzie budowali sobie taki schemat piramidy na bazie, bo to właśnie miał coś wspólnego z piramidą Cheopsa. Bo piramida Cheopsa ma pod danymi kątami te wszystkie swoje te nachylenie od góry. I właśnie z takimi samymi kątami ludzie budowali te piramidy u siebie w domu. Na zasadzie nie, że całą taką piramidę fizycznie, tylko jakby szkielet takiej piramidy, który miał tylko właśnie z jakichś rurek, prążków ten szkielet, i to na zasadzie było tego, że taka piramida, mając takie właśnie przedziwne, takie jak w Cheopsa, kąty, te rozwarcia tam przy takiej budowli, to skupia w sobie dzięki tym ramionom jakąś taką właśnie nieznaną energię, która bardzo korzystnie podobnie wpływa na zdrowie. I wielu ludzi, którzy eksperymentowali na tym, na przykład mieli zdiagnozowanego jakiegoś tam raka, a siedząc w tej piramidzie, powiedzmy, tam dziennie po 15 minut sobie przesiadując, po jakimś tam czasie się okazało, że te osoby takim oto sposobem wyleczyły raka. Wiem, taka trochę nie z tego świata opowieść, ale mnie takie tematy bardzo właśnie interesują i wszystko, co nielogiczne, jest dla mnie fascynujące. Także to takie tu właśnie lekkie wprowadzenie do piramid egipskich tej serii. No tak poza tym, no to cóż, tak jak pewnie było, tak jak było opisane, zresztą w każdej, podejrzewam, dawnym takim ustroju było tak jak właśnie w Faraonie opisane, że to duchowni mieli władzę tak naprawdę nad państwem, nie Faraon. Wiadomo, Faraon był trzymany jakby na uboczu, był tą osobą reprezentatywną. Tak było zapewne wszędzie, że
Także król rządził, był taką marionetką w rękach swoich doradców. Tak samo było właśnie wtedy. Zapewne tak samo jest i teraz, bo jakoś sobie nie wyobrażam, że ci wszyscy prezydenci to nie są jakoś tak też, no powiedzmy sobie szczerze, no są osobami reprezentatywnymi, ale czy ktoś inny właśnie trochę, mając trochę więcej perspektyw i szersze widzenie wszystkiego tam, takiej rzeczywistej władzy nad tym wszystkim nie sprawuje, ale to już takie kwestia domysłów. Człowieka widzi mi się i innych takich. Dobra, może nie rozmawiajmy o tych politykach, bo to rozmawiajmy o grach. No i walka z szambelanami. Szambelan jeden, drugi, trzeci na mnie leci. Dobra, pany szambelany. Do widzenia, no. Ale strasznie one są ciężkie tutaj, powiem tak. Te szambelany. Jeszcze przed jakimś update'em były słabsze o wiele, a tutaj każdą postacią, jaką by człowiek postacią nie przyszedł, to jest tak samo ciężko je ubić. Mają jakieś chyba podrasowane statystyki, dość srogo, jak na to, co tu było wcześniej. No bo wcześniej nie pamiętam, żeby mi to sprawdziało aż tyle kłopotu. No teraz niestety, chociaż teraz trochę też się czuję jak taki początkujący gracz, no bo też nie mogę sobie wziąć żadnych, znaczy taki przyjąłem tutaj schemat, że normala gram bez żadnych dodatków, które biorę z mojego kuferka, gdzie tam jest tego wszystkiego sporo. A to chcę sobie tak przejść lajtowo, jakbym po prostu miał się świetnie bawić grając pierwszy raz w tą grę. Trochę mi to lekko właśnie takie przypomina zbieractwo wszystkiego, co napotkamy na drodze i tyle. Robimy postać z tego, co uzbieramy. Można się tutaj wspierać niczym. I build na tym cierpi. Ale finalnie, no to coś tutaj wymyślimy innego oczywiście. Coś się tutaj... Jeszcze też nie mam ustalonej z góry, w jakim kierunku ta postać pójdzie, czy będzie taka, czy na takie skille, czy takie, no jeszcze wszystko będzie do dopracowania metodą pewnie troszkę prób i błędów. Ale ogólnie, no patrząc na jakieś tam itemki, jakie miałem, no to raczej mi ta inteligencja się jednak spodobała, że trzeba w to będzie pójść. Razem ze zręcznością, żeby to zrobić taki, no nie wiem, czy pół na pół, czy coś takiego, zręczność, inteligencja. Zobaczymy jeszcze, jaka tam się później będzie sytuacja klarowała. Przede wszystkim, jaki będzie finalny tutaj zasób itemków na postaci, bo tu trzeba będzie wtedy właśnie wypośrodkować. Tu już sobie jakoś tam powyliczam, jaki damage będzie odpowiedni, jeśli będę miał właśnie już stricte dane obrażenia. To trzeba będzie sobie zrobić taki rozkład, który jak staty dadzą optymalny damage. Już tak kiedyś właśnie w jednej gierce robiłem. Byłem takim trochę, powiedzmy sobie, geekiem takiej MMO gierki, że sobie właśnie te rozkłady statów, jak najlepiej rozkładać staty. Zrobiłem sobie takiego Excela, wtedy pamiętam, do każdej postaci, jak skille najlepiej no, wyciągają optymalnie najwięcej obrażeń po prostu. Taki chore przyzwyczajenia, wiem. Detale mnie kiedyś wykończą. Ale dla mnie to było takie, że muszę wiedzieć, muszę dojść do tego po prostu ostatniego detalu, który mi powie, jak trzeba robić, na jakich statystykach
budować. O, pominęliśmy coś tutaj. Trzeba się wrócić. Nie może tak być. No właśnie te detale mi zawsze zaprzątały głowę, że muszę wiedzieć, co tam w środku siedzi po prostu. Jak zrobić postać. A, to nie tu. Kurde. Sam się zgubiłem. Dobra. Tutaj. Straciłem wątek z tymi detalami. No w każdym razie, jak wszyscy w tych gierkach robili postacie tak na czuja, że wrzucali w agility, w energię, w dręcz i w życie. Statystyki, tam były cztery w sumie statystyki. To ja miałem już z góry po prostu ustalony taki schemat, jak będę sobie rozwijał postać po prostu, żeby wyciągać cały czas najwięcej, żeby mieć cały czas optymalną postać, a nie, że tylko sobie będę sobie o, tak na Jana sobie wciskał cokolwiek. Bo wielu tak ludzi grało, że w zasadzie chyba większość, mało kto chyba się takimi aspektami przejmował, żeby dojść właśnie co się z czym je. No ja lubię, no, po prostu lubię. Zawsze mi to nie daje spać po nocach, że muszę poznać. Ciekawość silniejsza i koniec. O, trzeba patrzeć, czy czasami się potki nie kończą, żeby uniknąć tego, co było wcześniej. Właśnie te nieszczęsne potki. Latam znowu jak lekko pocharatany we wszystkie strony, ale taka specyfika tej postaci, że będzie tak latała cały czas. A jeszcze na końcu chcę sobie zrobić tą umiejętność z tym teleportem z drzewka burzy. Tak na jeden, ale nie żeby ta postać atakowała, tylko żeby szybko spieprzała przed wszystkim, co się da. Jest taki zamysł. Takiego. Robimy powiedzmy trochę takiego łotra, nieco, bo zaatakować i uciekać. Jak dobrze jest być złym, nie? Dobra, tu i kończymy pierwszy poziom tych archiwów. Wchodzimy do krypty. No i znowu te robale. Pierwszy raz zobaczyłem, to mi się kojarzyły z tymi takimi białymi robaczkami z jabłek. Łe. Te czerwy. Skarabeusze. No. A teraz jeszcze w dodatku wyszedł jakiś taki bonusik, że skarabeusze jakieś złote się pojawiają na mapie. O, i mamy bossa. Król skarabeuszy. Ja te złote skarabeusze, no to jednego mi się udało spotkać. Gdzieś tam w Egipcie się niby pojawiają. I z niego mi poleciał jakiś nowy. Nowa esencja jakaś, która była wcześniej niedostępna w grze. Ale co to tam jest w tym, no to musiałbym sprawdzić, bo w sumie teraz nie pamiętam. A! No, będzie ciężko, jak zwykle. Czego można oczekiwać? Nie ciężkiej walki.
Ale ciężkie walki są fajne, bo jest ta satysfakcja. Chociaż będą jeszcze cięższe. Ja już to wiem. Będą bardzo ciężkie. Lepiej by było do niego doprowadzić te skarabeuszki małe i go rozpryskowymi troszkę go skrwawienia podziabać. Ale nie, no. Trzeba uciekać przed tą trutką cały czas. No nie, znowu energii zabraknie. Nie, no nie zabraknie, jest już w połowie. Nic mi nie zrobi. Porna gra. Czarnie na drugim akcie. Co to będzie dalej? Już wiem, że to nie będzie dobry materiał. Już wiem. Ludzie pozasypiają. Patrząc. No to wszystko. No cóż, nie od razu Egipt zbudowano, no nie? No i Benz poszedł z karabeuszek. I zobaczymy, co tutaj dobrego. O, nóż gromu, pierścień. Reszty nawet nie patrzę. Szkoda czasu na zbieractwo tego całego. Co dostajemy? Zwój inwokacji. Dziękuję bardzo. Wychodzimy na powierzchnię. I cóż, jeszcze sobie pojedziemy. Jeszcze trochę, powiedzmy, czasu w tym odcinku jest, żeby pocisnąć jakieś tutaj te ptaszyska, harpie, pyskowe skrzydło. A widzisz. Tak to się fachowo nazywa. Staruchy. Sępy. Dobra, trzeba będzie w tą energię jednak pocisnąć. Zaraz, bo... O! Ale jazda. Nie wiedziałem, że ten gość tutaj stoi. Ale bardzo dobrze, że stoi. Co my tu mamy w sumie? To trzeba by wywalić. To też i to też. Nie ma co. Skąd się ten gość tu wziął? Czy on dawna tu jest? Nie wiem. O, złoty skarabeusz. Oż, kurde. Ale jazda. Natrafiłem na niego. Nie no. Kurde, ale w ogóle jaka była szansa go trafić? No dobra, jakaś tam była, ale akurat na nagraniu, by tego jechał 3 dni. Nie no. To jest jakaś kosmos. No dobra, zjedziemy go. Może jakoś powoli do przodu.
Akurat o nim rozmawiałem. Dodatkowy bonus. Co jeszcze się w tych nagrywaniach przydarzy? Był wcześniej Telkin, któremu bariera pękła nagle. Teraz mamy złotego skarabeusza. Niesamowite, niesamowite. Kurde, no. Trochę patowo. Tuc i tuc. No już połowa życia prawie jest, więc bliżej niż dalej. A. No, ciekawe, ciekawe. Czym mnie tu jeszcze zaskoczy? Ale coś mnie, kurde, wrzuca dziwnego, bo jakby coraz gorzej ze mną. Oje, to naprawdę będzie ciężka seria. Niezwykle nieudana. Jak już lejemy skarabeusza przez ileś tam minut. Ja no. Kończ waść, wstydu oszczędź. No nie, no, no. Męczarnie, męczarnie. Ojeju, nie wierzę, że to tak długo idzie. A już mu tak mało zostało, no padaj, padaj. No, nie mogę. Czy sobie coś regeneruje? Co za typek złociszczy. No, jest zatuczony. Złoty skarabeusz wypadł. Kurde, ile się trzeba było namęczyć. Zdolność do ataku, zdolność do obrony, wyłącznie amulety i naszyjniki. Nie wiem, czy się opłacało. Tyle siedzieć. Kurde. Co za typek ciężki. No ale ciekawo, powiedzmy, ciekawy dodatek twórcy gry załadowali. Trzeba im to przyznać. Gdzieś randomowy jakiś złoty skarabeuszek. Egipcie. O! Dobra, dajmy w tą inteligencję. Te obrażenia od tych żywiołów się troszkę nabuzowały.
Ciekawe, czy na poziomie legendarnym takie skarabeuszki też są jakoś bardziej przybyczone. Może są też. Znaczy na pewno są, podejrzewam, ale pytanie, czy są tak silne i czy wypada jeszcze ta esencja legendarna wtedy, czy to jest tylko taka jedna esencja z nich wszystkich, jak to mamy w przypadku tam na przykład jest jeden taki, no nie pamiętam już ten, co to była za esencja, ale wypada jedna taka, co nie jest żadne, nie ma żadnego legendarnego tego. No choćby te wszystkie nowe. Eternal Embers są wszystkie takie tylko jedne, bo wiadomo, możemy ten dodatek tylko na legendarnym zagrać. Więc na niższych nam nie dropną tak czy siak. A jeszcze coś było oprócz tego. Tylko nie pamiętam już, co to było. Właśnie. No nic. Pozostanę z tym głodem, co to było już do końca tego odcinka. Teraz nie sprawdzę. Not enough energy. Kurde, no i właśnie, tak są ciężkie, że nawet kapliczka nie pomaga z tymi szambelanami. A, już się odechciewa ich lać. Na szczęście to już chyba ostatnie takie spotkanie z nimi póki co. Ta jaskinia i chyba już ich nie będzie po drodze za bardzo. Dopiero pod koniec aktu. To już może będę troszkę bardziej podrasowany na takie ewentualności. A, jeszcze pewnie będą tam, dalej, w tych dwóch odnogach. Tutaj następnie idziemy. No, już spokój chyba z nim będzie. Pleśniaki jedne. Dobra, tak, spokój. O, wyłączyło mi się żywiołowe wzmocnienie. To niedobrze, ale już mamy, dobra. A, jak ładnie tu siedzi. Siepie. Jeszcze niech to by zatrzymywało tak troszkę jeszcze na chwilę te gady. Not enough energy. Aha. Aha. Już bosek jakiś taki. Trzeba go na przetrzymanie znowu. O! Stuknął mnie. Ja w sumie mam dużo zbroi na razie, jak na tą partię gry, więc powinienem takie ataki jeszcze przytrzymywać takiego gościa. O, co my tu mamy? Amulet weźmiemy do sprzedania. Os. Magami będzie pewnie troszkę gorzej, ale nawet nie.
co? I znowu nie nic dobrego, no. To wracamy sobie z powrotem za ścieżką. Tu ścieżka, tam ścieżka. Gdzie Baba Jaga mieszka? Już, legendarna bestia, tak. Hieny. Zabójce znowu. Niedobre one są. Trują strasznie. Szczególnie te takie bossy. Trujaki. One mogą być ciężkie. Ewidentny taki build łotrzyka. No bo tak to jest w tej grze, że wszystkie ogólnie tutaj przeciwnicy z gry to są jakby na mistrzostwach też robionych tych, co my mamy do wyboru. Że to jest dość ciekawe, że znając mistrzostwa można odczaić danego bossa po tym, z czego korzysta też i żeby wiedzieć, z czym na niego pójść, gdzie uciekać. Właśnie po rozpoznawaniu tych skilli można wszystko wydedukować. Przynajmniej większość. Może nie wszystko, ale po niektóre rzeczy trzeba sięgnąć też do naszego tego, powiedzmy sobie, bestiariusza, żeby zobaczyć, co jeszcze ma w statach dany boss, dany potwór. Czasami są rzeczy nieoczywiste, zresztą tak z samej obserwacji wszystkiego się nie da wydedukować właśnie. Bo to, że ktoś cię zabija, no to w grze, no to jakby nie daje ci żadnej wskazówki, czym cię zabił, jak cię na strzała miał, to nawet nie wiesz czym. To jest właśnie najgorsze, rozkminić coś takiego. Ale już w miarę są wszyscy porozkminiani. Chociaż dzisiaj jeszcze taki odcinek nagrałem o dodatku, gdzie jest taki już wyjątkowy koks do ogarnięcia, do rozkminienia. Jak jeszcze ktoś tego nie zna, no to zapraszam. A tutaj mowa o Toxi Anubisie. Ale może nie będę zdradzał. Jak nie znacie, to sami zobaczycie, co za gość. Też nie chcę spamować za bardzo, spoilerować. Dla tych, którzy jeszcze nie grali w dodatek. Co was tam czeka? A mi osobiście się dodatek najnowszy bardzo podobał. Po pierwsze to nie spodziewałem się, że on jest tak długi. A jeszcze te wszystkie smaczki, które dostajemy. To też. No i co tracą gracze, którzy nie mają najnowszego dodatku? Tracą najbardziej chyba śmiercionośne bronie, jakie i itemki, jakie tam są, jakie można sobie wyobrazić. No, we wcześniejszych w ogóle nie ma takich tak epickich takich setów, takich broni, jakie są właśnie w tym dodatku. Coś już o kilka klas wyżej. Jak powiedzmy, używałem tutaj jako... O!
Jakie ładne. Nakolenniki Ramzesa. Tylko nie na mnie, kurczę. Chyba to będzie lepsze od mojego. No. Trzeba będzie wymyślić sposób, jak to ubrać. Ile muszę? 19. Siły jakoś wykrzesać. Nie no, trzeba będzie to ubrać, bo fajny. Troszkę zbroi więcej. Tak samo ruchu tutaj. 14, ale to nic. O, jest nasz kwestik. Legendarna bestia chyba. Było to. No, jest znowu srogo, jak zwykle. Ale krwawienie go chyba na powoli, powoli wykończy, no, na dystans. No i grunt to uciekać, odskakiwać w tym momencie, jak próbuje zaatakować. A, jeszcze tą trutką nieszczęsną. Ale spokojnie. Nie ma paniki. Już prawie po nim. No. Dziękujemy panu. Dobra. Możemy opuścić to miejsce i podążać dalej ku przestworzu. Chyba trzeba będzie powoli się zabrać za jednak zrobienie jakiejś przerwy w tym odcinku, bo już czas jest operacyjny dość taki, wiadomo, żeby nie przeciągać struny. Akurat mamy już, o, idealnie, mamy już fontannę i tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Także dzięki za oglądanie, no i miłego, trzymajcie się, cześć! Głowy mają usty, ostatnie wiece, dopóki diabeł nie uśnie. Na imię Milego, noc jest chłodowy. Na imię Silego, rano sytowy. Wkładane twory do głowy mają usty, ostatnie wiece, dla szczęścia druhle.